Dzień dobry, nazywam się Anna Furmaniuk, jestem pracownikiem Stowarzyszenia Centrum PISOP i opowiem dzisiaj o konkursie mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Celem tego konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez działania na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce i działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne. O czym należy pamiętać, planując projekt? Projekty powinny włączyć do działania nowe grupy obywateli, angażować ich poprzez wspólne planowanie, wypracowywanie rozwiązań, współdziałanie na rzecz wspólnoty lokalnej. Kto się może ubiegać o mikrodotacje? Grupy nieformalne, grupy samopomocowe, młode organizacje pozarządowe i organizacje pozarządowe, które pełnią funkcję patronów. Z konkursu wyłączony jest subregion leszczyński. Ten subregion będzie miał wkrótce ogłoszony swój osobny konkurs. Czym jest grupa nieformalna? Jest to zespół co najmniej 3 osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadają osobowości prawnej. Te działania chcą prowadzić na terenie województwa wielkopolskiego, i ich działania będą skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego. Ale uwaga! Osoby pełniące funkcje w organach statutowych organizacji pozarządowych, takich jak zarząd lub komisja rewizyjna, nie mogą być członkami grup nieformalnych aplikujących w konkursie Wielkopolska Wiara. Czym jest grupa samopomocowa? Jest to dobrowolny zespół osób fizycznych, których aktywne działania skierowane są na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków. Posiadają lub nie posiadają osobowość prawną. Prowadzą swoje działania na terenie województwa wielkopolskiego i adresują swoje działania do mieszkańców tego województwa. Grupa samopomocowa może złożyć ofertę jako grupa nieformalna, czyli bez osobowości prawnej, lub jako młoda organizacja pozarządowa, wówczas z osobowością prawną. Z kolei młoda organizacja pozarządowa to jest taka organizacja, której siedziba jest zlokalizowana na terenie województwa wielkopolskiego. Jej przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie może przekroczyć 25 tysięcy złotych. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia oferty i planuje prowadzić swoje działania na rzecz mieszkańców województwa wielkopolskiego lub w sferze pożytku publicznego z elementami rozwoju młodej organizacji pozarządowej. Patron to jest taka organizacja pozarządowa, która współpracuje z grupami nieformalnymi. Zachęcamy grupy nieformalne i samopomocowe, które nie posiadają osobowości prawnej, do składania ofert właśnie we współpracy z patronem. Ale uwaga! Patronem nie może być młoda organizacja pozarządowa. Oznacza to, że organizacja patronacka musi działać dłużej niż 30 miesięcy i może być patronem tylko dla jednej grupy nieformalnej. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Projekt złożony przez patrona może dotyczyć wsparcia realizacji wyłącznie jednego przedsięwzięcia, czyli patron nie może mieć kilku grup nieformalnych. A na co można przeznaczyć mikrodotacje? Tutaj katalog jest bardzo szeroki. Ważne jest to, żeby środki przeznaczyć na działania, które mieszczą się w sferze pożytku publicznego. To może być pomoc społeczna, sport, edukacja, kultura, nauka, wypoczynek dzieci i młodzieży, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, prawa człowieka. Wyłącznie młoda organizacja pozarządowa może przeznaczyć do 60% wartości mikrodotacji na wydatki związane z rozwojem. Na przykład opracowanie planu rozwoju organizacji, sprzęt biurowy, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, poszerzenie zakresu świadczonych usług. Jakie mogą być rodzaje kosztów? Koszty dzielimy na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszty bezpośrednie to są koszty merytoryczne, promocyjne, koszty związane z uczestnictwem odbiorców w projekcie, jakiś zakup materiałów edukacyjnych, wynajem sali i tym podobne. Jeśli chodzi o koszty pośrednie, w przypadku młodej organizacji pozarządowej nie mogą one przekroczyć pułapu 20% wartości mikrodotacji. W przypadku patrona nie mogą przekroczyć 10% wartości mikrodotacji.
Z kolei dla grupy nieformalnej nie mogą przekroczyć wartości 5% mikrodotacji. W konkursie wymagany jest również wkład własny na poziomie minimum 10%. I teraz tak, w przypadku młodych organizacji pozarządowych i patrona, ten wkład własny może być osobowy, czyli związany jest z zaangażowaniem wolontariuszy, finansowy, czyli są to środki własne, i rzeczowy, na przykład wynajem sali laptopa. Z kolei jeśli chodzi o grupę nieformalną i samopomocową w imieniu własnym, wkład własny może być tylko osobowy i polegać na zaangażowaniu wolontariuszy. Jak to policzyć? Przykładowo, jeżeli organizacja ubiega się o mikrodotację w wysokości 5000 zł, to musi mieć minimum 500 zł wkładu własnego. Wówczas wartość projektu wyniesie 5500 zł. Maksymalny okres realizacji mikrodotacji to 7 maja do 30 września 2019 roku. Uwaga, okres realizacji nie może być krótszy niż 30 dni. Termin naboru wniosków mija 16 kwietnia bieżącego roku o godzinie 12. Ofertę można wypełnić wyłącznie za pośrednictwem generatora witkac.pl wraz z załącznikami również w formie elektronicznej. Młode organizacje załączają bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy. Stowarzyszenia zwykłe załączają regulamin stowarzyszenia plus kopię zaświadczenia o wpisie do nowej ewidencji, zaś koła gospodyń wiejskich niezarejestrowane w KRS dołączają opis Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich plus kopię uchwały o wyborze zarządu koła. Ocena jest dwuetapowa, najpierw formalna, potem merytoryczna. Można maksymalnie uzyskać 53 punkty. Zachęcam do odwiedzenia strony Centrum PISOP, pobrania karty oceny formalnej i merytorycznej, żeby sobie prześledzić, co będzie punktowane. Wyniki zostaną ogłoszone 6 maja 2019 roku. Zapraszam na naszą stronę po szczegółowe informacje, po regulamin konkursu, od tego zachęcam, żeby w ogóle zacząć. Kartę oceny formalnej i merytorycznej, czy skrypt ABC tworzenia projektów, również bardzo pomocny podczas pisania projektu. Zachęcam do kontaktu z nami, o zadawanie pytań mailowo, telefonicznie. Można wysyłać wniosek, my go chętnie skonsultujemy. No i życzę wszystkim powodzenia i szczęścia w konkursie. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Do widzenia.